Anna Wędzikowska wspomina wywiad z Leonardo DiCaprio, niełatwo wywołać w nim śmiech i skłonić do żartów. W ubiegłym roku Anna Wędzikowska niespodziewanie ogłosiła odejście z Dzień Dobry TVN. Celebrytka była związana z porannym programem przez przeszło 15 lat i w tym czasie przeprowadziła wiele wywiadów z gwiazdami kina. Niestety zaledwie kilka miesięcy po rozstaniu z TVN najbardziej zapalona polska podróżniczka ujawnila, że praca w stacji była dla niej również związana z wieloma bolesnymi doświadczeniami. Celebrytka w głośnym instagramowym wpisie zdradziła bowiem, i spadła ofiarą mobbingu. Jakiś czas temu otworzyła się zaś na temat walki z depresją. Od czasu odejścia z Dzień Dobry TVN Anna Wędzikowska stosunkowo rzadko bywa na rodzimych salonach. Jedynie okazjonalnie dając się przylapać z paparazzi podczas wypadów na miasto. Nie jest jednak tajemnica, że celebrytka działa w mediach społecznościowych. Wędzikowska wyjątkowo chętnie relacjonuje w sieci codzienne poczynania i dokumentuje kolejne zagraniczne podróże. Od czasu do czasu celebrytka powraca także pamięcią do czasów pracy w TVN, publikując na swoim profilu fragmenty wywiadów z gwiazdami. Ostatnio Wędzikowska postanowiła przypomnieć instagramowym obserwatorom rozmowę z Leonardo DiCaprio, która przeprowadziła, gdy gwiazdor promował film Wilk z Wall Street. Celebrytka nie ukrywała, że od lat jest wielka fanka aktora i wyjątkowo milo wspomina ich rozmowę, jedna z kilku. Jak podkreślila, otwarcie przyznała jednak, iż pierwsze spotkanie z Leo było dla niej dość stresującym przeżyciem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kocham ten wywiad. Jeden z moich 4 czy 5 z Leo. Przy pierwszym trzęsły mi się falbanki sukienki ze stresu. Ale dałam radę. Jako nastolatka miałam jego plakat nad biurkiem, więc sami rozumiecie, wspominała. W swoim wpisie Wędzikowska zdradziła, że DiCaprio podczas rozmów z mediami na ogół jest dość poważny i rzadko pozwala sobie na żarty. Jak możemy zobaczyć na nagraniu, celebrytce udało się jednak doprowadzić aktora do śmiechu. Niełatwo jest wywołać w nim śmiech i skłonić do żartów, zwykle jest poważny. Ale wtedy madrze gada. Lubię gościa ogłosila i mamy nadzieję, że Leo to doceni. W wywiadzie Wędzikowska zapytała DiCaprio m.in. czy promowanie Wilka z Wall Street jest dla niego nieco przyjemniejsze. Gdyż jest głęboko zafascynowany projektem. Postanowiła także dowiedzieć się, czy jest coś, czego gwiazdor nie zrobiłby dla roli. Jest wiele rzeczy, których bym nie zrobił. Niekoniecznie wiem, jakie to rzeczy, powiedział Wędzikowskiej DiCaprio. A zdarzyło ci się odmówić roli, bo nie chciałeś zrobić czegoś, co było w scenariuszu, dopytywała celebrytka. Nie, nigdy, odparł gwiazdor. W dalszej części rozmowy zdradził zaś, że na planie Wilka z Wall Street nie korzystał z pomocy dublerów ciała, a jedynie kaskadera odpowiedzialnego za bardziej niebezpieczne ujęcia. Przypomnijmy, że podczas pracy w Dzień Dobry TVN Wędzikowska przeprowadziła wiele wywiadów ze światowej sławy gwiazdami, część z nich opisała nawet w autorskiej książce. W wydanej w 2014 roku publikacji celebrytka zdradziła na przykład, że Justin Timberlake nie ma osobowości. Robert Pattinson nie jest szczególnie urodziwy, a Scarlett Johansson na żywo robi wrażenie słodkiej idiotki. Co ciekawe, w ubiegłym roku Wędzikowska zapowiedziała, że już pracuje nad kolejną książką. Celebrytka nie zdradziła jednak, czy wspomniane dzieło również będzie dotyczyć gwiazd Hollywood. Zobaczcie, jak Anna Wędzikowska wspomina rozmowę z Leonardo DiCaprio.